Zaczyna się patrzeć na to, jakie będą skutki regulacyjne, makroekonomiczne, czyli jaki będzie wpływ miał na popyt na kredyt, na szybkość wzrostu PKB. I okazuje się, że te regulacje, które wchodzą w ramach tzw. Bazylei III i CRD3, mają wiele negatywnych skutków. Przede wszystkim będą hamowały wzrost gospodarczy ze względu na ograniczenie kredytu, no bo te regulacje nakładają wiele ograniczeń z punktu widzenia konieczności wzrostu kapitału, w których za dużo nie ma, bo spada rentowność w sektorze bankowym i wzrost będzie hamowany. Różne są szacunki, od 5 punktów bazowych do 50 punktów bazowych rocznie pomniejszenia tempa wzrostu gospodarczego. To się przekłada, ktoś przekalkulował to, na 7,5 miliona bezrobotnych ludzi w skali świata, czyli to ma wpływ nie tylko na abstrakcyjną liczbę PKB, ale również na losy konkretnych ludzi, na wzrost bezrobocia. Poza tym wszystkie wymagania i kapitałowe, i płynnościowe przekładają się na wzrost marż bankowych. Szacuje się, że te marże wzrosną około 50 punktów bazowych, czy o 0,5% tylko z tytułu regulacji. Nie, abstrahując od tego, trzeba pamiętać jeszcze, że te regulacje nakładają wielki biurokratyczny obowiązek na banki. Coraz więcej ludzi musimy zatrudniać w tak zwanych back-office'ach, które przygotowują informacje do nadzoru, które się sprawozdają, które wyliczają różnego rodzaju narzucone przez regulatora współczynniki, czyli dochodzą koszty wewnętrzne banków. No i dochodzą koszty nadzoru. Ja podawałem przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie powstało 11 instytucji regulacyjnych w tej chwili, które już zażądały prawie 1,5 miliarda dolarów dofinansowania z budżetu na potrzeby własnej działalności. Europejski Bank Centralny mówi o konieczności zatrudnienia dodatkowo w biurokracji, tak, w biurokracji nadzorczej, 2000 ludzi, a z drugiej strony 500 000 bankowców traci pracę, więc cieszę się, że prezes de la Rozière, wcześniej prezes Funduszu i Europejskiego Banku Rozwoju, zaczął stawiać pytania, czy to ma sens i gdzie jest jakby koniec tego procesu, ponieważ uregulowanie jednych rzeczy implikuje konieczność regulowania kolejnych rzeczy. Uregulowanie banków i ubezpieczeń implikuje wielkie regulacje w sferze funduszy i biur maklerskich. To z kolei będzie implikowało regulacje dotyczące bankowości inwestycyjnej, w szczególności kiedy ta bankowość inwestycyjna miałaby być odłączona od bankowości komercyjnej, czy to Volcker Rule, czy Vickers w Wielkiej Brytanii, czy Liikanen w Europie. Kolejne takie działania powodują, że rosną inne koszty. Mniejsza płynność instrumentów finansowych spowoduje spadek ich wartości. W Ameryce szacuje się, że wprowadzenie rozdzielności między bankowością inwestycyjną a komercyjną mogłoby kosztować inwestorów nawet do 300 miliardów dolarów. To nie są żadne błahe liczby. Rosną koszty finansowania, prawdopodobnie około 40 miliardów dolarów. Koszty transakcyjne od 1 do 4 miliarda dolarów. A to jest tylko jeden z wycinków. Nikt się nie zastanawia nad tym, że nawet wydawałoby się tak błahy i wydawałoby się mało kontrowersyjna kwestia jak system tak zwany resolution, czyli rozwiązania banku i ewentualnie rozczłonkowania tego banku, może być bardzo kosztowny, bo okazuje się, że koncepcja między innymi regulacyjna polega na tym, że ci, którzy pożyczą pieniądze bankowi, będą zmuszeni do tego, żeby skonwertować swoje wierzytelności na akcje zagrożonego banku. Kto teraz pożyczy bankom tanio środki z rynku, żeby ponosić to ryzyko? I oczywiście koszty finansowania znowu wzrosną. Jak się zacznie dodawać i kumulować te wszystkie koszty, to one są naprawdę bardzo istotne.